Siemaneczko, witam bardzo serdecznie, ja jestem Andy. W dzisiejszym odcineczku mamy poradnik, jak rozdzielić ścieżki dźwiękowe, jak odseparować ścieżki dźwiękowe w OBS-ie. Więc zaczynajmy! Zaczynając od samego początku, wiadomo, musimy pobrać OBS-a, jeżeli go nie posiadamy, a jeżeli już posiadamy, to wiadomo, mamy. Wiadomo, wchodzimy na stronę OBS-a i ściągamy w... opisie, wiadomo, będą podane linki, więc tam zapraszam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę w ogóle, bo to motywuje, i zostawić suba, bo chciałbym dobić 2000, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i przechodzimy tutaj później na taką stronkę. Win Capture Audio, nie? No beta to jest jakby coś, jak widzicie, ale działa, sprawne jest, więc tego. Polecam ściągnąć ogólnie setupa od razu, nie? Bo instalka jest od razu, nie musicie tam ładować plików i tak dalej. Zaraz wam pokażę, jak to w ogóle zainstalować i tak dalej. Dobra, zamknijmy przeglądarkę, bo już nam nie będzie potrzebna, więc mając to, wchodzimy wiadomo w pobrane, instalujemy OBS-a, ale już OBS-a mam. I tak, jak sami widzicie, OBS wygląda następująco, więc pusto tego, nie ma tu nic i tak dalej, nie ma tych ścieżek dźwiękowych. I tak, żeby to zainstalować, po prostu klikamy wiadomo to i zaczynamy instalację. Prawdopodobnie takie coś będziecie mieli, uruchomimy to, bo wykrywa to, jako wiecie, ale to jest normalne, wszystko jest ok. I tak, akceptuj, next. Instalujemy tam, gdzie mamy OBS-a, w moim wypadku. Next. Tutaj jak widzicie, o dobra, nie twórz, żeby nam nie, przynajmniej mi nie chcę, żeby tworzyło, wy też możecie sobie to zaznaczyć, nie musicie. Folderu. I tak, tutaj mamy program Files, jak widać ścieżka jest podana, opis instalacji, jesteśmy gotowi, nie? No, klikamy install po prostu, nie tyle w temacie. To tutaj więcej gadać się, rozkminiać, nie? I tak, mamy complete, klikamy finish, zamykamy, palamy OBS-a, no bo już mamy to gotowe. Więc teraz ustawienia, dźwięk, tu musi być wszystko na disable, dosłownie. Jedynie jedno będzie włączone, ale to musi być mikrofon, dodatkowe urządzenie audio. Najprawdopodobniej tutaj sobie ustawicie i najbardziej tutaj polecam. Dlaczego? No bo tylko mikrofon chcemy, żeby przechwytywało. Witam tutaj, widzicie mnie? Słychać mnie bardziej? Dobra, dodaj. Mamy już coś takiego, nie? Więc możemy dodawać aplikację, ale zanim tworzymy najlepiej jakąś scenę nową, powiedzmy audio. A żeby było, no bo wiecie, nie chcemy komplikacji i tak dalej, dodajemy tutaj, powiedzmy Discord, pach, mamy Discorda, ładnie Discordek, o i właśnie, mamy Discorda, klikamy tutaj Discorda, add, pięknie, działa, działa, ok, dobra, jest pięknie, blokujemy, mamy tutaj jak widzicie Discorda, który nie działa, ale zaraz wam pokażę, że działa, dodajemy teraz aplikację kolejną. W moim wypadku sobie jeszcze przeglądarkę dodam. Ok, jestem z powrotem. Zrobiłem tutaj sobie YouTube'ka, żeby było widać. Żeby przeglądarkę złapać, musicie puścić jakiś dźwięk. W tym wypadku puściłem, jak widzicie, kanał ten. Plus dodatkowo to jest YouTube, więc muzyczka. Korzystam z Edge'a w tym wypadku, więc dodaję. Pach. I mamy dwa źródła. Teraz tak, mamy te dwa źródła, tutaj zmieniliśmy ten kanał, żeby, o, jak to zrobić, żeby były widoczne, nie, bo mamy tutaj te, ale przejdziemy na scenę przykładowo, mam tylko mikrofon. Żeby było widoczne, wystarczy dokliknąć tutaj scena, bierzemy audio, dodajemy, mamy. I mamy ścieżki dźwiękowe i tak dalej, i mamy przykładowo tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy i tak dalej, żeby tutaj można było streamować czy nagrywać. Blokujemy to wiadomo i mamy te ścieżki dźwiękowe. I teraz tak. Jeżeli na przykład mamy audio, możemy mieć tutaj też game. No i o co mi się rozchodzi, więc pokażę wam to na przykładzie Discord. Niech będzie tam podepnę. Jak mam podpiętego w ten game Discorda. Patrzcie, tutaj teraz będzie game. No i nie chcemy tutaj wracać, żeby klikać właściwości, dodawać gier i tak dalej, nie? No to klikamy scena, mamy games. Klikamy prawym, właściwości, pach, mamy, a nie dodałem, nie kliknąłem tutaj tego, i przeglądarkę, pach, i ok. I dobra, i mam te dwa źródła w tym wypadku dodane, więc to tak jest zrobione, ale jeszcze jest, trzeba zrobić jedną rzecz, taką, że jeżeli chcemy na ścieżki nagrywać, jak sami widzicie, jest 6 ścieżek, wszystkie są pozaznaczone, więc przykładowo wywalmy tutaj to wszystko, pach, pach, pach,
Okej. Okay. Ja ogólnie zalecam jedynkę mieć całą. Wszystkie zaznaczone, żeby nagrywało na jednej linii. I teraz tak. Mikrofon przykładowo weźmy na linii. A to rozwinijmy, to będzie lepiej widać. Tak, mikrofon na linii 3, jak mówię. Discorda na linii 2. Znaczy nie, game na linii 2, Discord na 4, na 3 mikrofon i przeglądarka powiedzmy na 5. A jeżeli do streamingu, to musicie sobie po prostu poustawiać 5 i 6, wiadomo, będziecie robili swoje profile i tak dalej. Jeżeli chcielibyście z tego odcinek, piszcie śmiało w komentarzach, a mogę zrobić taki poranek do Twitcha na przykład, gdzie jest Void. Chodzi mi o to, że jest coś takiego, więc do tego mogę wam poradnik wtedy zrobić, nie? Ale w tym momencie robię do nagrywania w większości. A jeżeli też streamujecie na jednej ścieżce, to wtedy jedynka was tylko interesuje, bo tam macie wszystko zaznaczone, więc tyle w temacie. I tak, jedynka. Mam 4 ścieżki zaznaczone, to zaznaczam 4. I to tak, jak będziecie odsłuchiwać sobie plik na komputerze, będzie czytywało prawdopodobnie jedną ścieżkę, więc jedynkę, więc wszystkie dźwięki będziecie mieli, żeby sobie przesłuchać. W montażu będziecie mieli na jednej linii wszystko, będziecie mieli oddzielnie grę, mikrofon i Discorda. Jeszcze macie 2 ścieżki, jeżeli chcecie na coś tam wykorzystać. Nie wiem na co, ale wiadomo. OBS, jak sami widzicie, mam tutaj nieustawionego i tak dalej. Mam tylko X264 z jednego powodu, bo jestem na wirtualnej maszynie, żeby było wiadomo. No i co tutaj więcej mówić. Działa to tak, więc może przejdźmy po prostu do testów, nie? Wracając do testów, jak sami widzicie, mikrofon na tą chwilę chodzi, działa. Puszczam NCS-a, powinno być go chyba na game się też słychać, wiadomo. Patrzcie, uwaga. Game słychać i przeglądarka, bo tam też ustawiłem, więc działa. Discord nie działa i powinno być, jest dobrze, bo Discord nie powinien w tym wypadku działać. Dobra. Wracając teraz do Discorda. Sprawdźmy, czy to na Discordzie działa. Mam tutaj odpalonego Discorda, dołączam sobie do jakiegoś bota muzycznego, co widzicie, gra sobie 24/7. Ogólnie zapraszam na mojego Discordzika. Link w opisie kanału. Znaczy w opisie kanału macie tam link, żeby przejść do informacji i tam macie Discorda mojego, więc zapraszam serdecznie. Po dołączeniu do kanału, jak sami możecie zobaczyć, działa wszystko ładnie. Discord pisze tutaj, że puszcza muzyczkę. Gra też tutaj, jak widać. Dlaczego? No bo jak tam dodałem te 2, więc wszystko pięknie działa. Dobra, wyciszmy. Patrzcie, nagle linie spadają, więc wszystko chodzi pięknie. Więc przejdźmy teraz, jak to odinstalować, bo prawdopodobnie takie pytania padną, więc widzimy się na deinstalacji. Ok, więc żeby to odinstalować, wchodzimy po prostu do OBS Studio folderu, gdzie go zainstalowaliśmy. Mamy taką ikonkę, klikamy. Zatwierdzamy. Klikamy tak. Czekamy. Dziękuję. Tyle w temacie. Teraz jak odpalę OBS-a, no to już nie będzie tego. Można powiedzieć, że to będzie uszkodzone. Więc jak zobaczycie, wejdziemy tutaj, są uszkodzone po prostu pliki, które wystarczy, powiedzmy sobie szczerze, usunąć. Ach, i mamy pustą scenę, nie? Ach, dobra, czysto. To by było na tyle. Nie ma co tutaj więcej dodawać. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli pomogłem. Dajcie subika. Żegnam się z wami. Do następnego. Siemano.